Miasto chce kupić teren po byłym FSD. Jak mówi Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy, przejęcie gruntu po fabryce samochodów dostawczych to walka o byt miasta. Transakcja miałaby zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku. Kordian Kolbiarz ogłosił swoje plany po czwartkowym spotkaniu ze starostą nyskim Czesławem Biłobranem. Powiedział, że pierwsze rozmowy z właścicielem odbyły się i liczy na to, że w przeciągu kilku miesięcy obie strony dojdą do porozumienia co do zbycia gruntu. To walka o byt Nysy, mówi. Każdy radny Rady Miejskiej mówi o rozwoju gospodarczym, o miejscach pracy, a jeżeli nie tam, to gdzie? Bo tak naprawdę Nysa nie ma żadnych miejsc pod inwestycje, żadnych, za wyjątkiem terenu obok Kastrowem pod handel i to jest wszystko, co mamy. I podstrefa, która ruszy za 2-3 lata. Na dzisiaj walczyć o FSD to jest walka o byt Nysy tak naprawdę. Jego zdaniem to tam w pierwszej kolejności powinny być prowadzone inwestycje mające na celu rozwinięcie gospodarcze miasta. Ten teren jest terenem żywotnym dla Nysy, to jest, jak zawsze mówiłem, to jest korek, który korkuje rozwój gospodarczy miasta. Jeżeli go odkorkujemy, to wtedy będziemy czerpać całe korzyści, bo ludzie pracujący tam będą płacić podatki PIT, firmy będą płaciły CIT i to też wróci do gminy. Zwłaszcza, że władze miasta chcą wcielić teren do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Mam uzgodnienia z panem prezesem Invest Parku Wałbrzyskiego, że jeżeli znajdziemy inwestora, to wówczas Invest Park zbuduje nam halę produkcyjną, gdzie umieścimy tego inwestora i też w tym kierunku idziemy. Skąd jednak pieniądze na zakup terenu? Burmistrz tłumaczy, że mimo uchwalonego budżetu da się jeszcze wysupłać potrzebną kwotę z miejskiej kasy. Na pewno część tej kwoty się znajdzie, bo mamy, nie jest tak, że budżet Nysy jest budżetem bardzo kryzysowym i biednym, nie jest tak do końca, mamy możliwości bardzo duże. Natomiast też nie jest sztuką zadłużyć się po uszy i kupić zakład. Natomiast, tak jak mówiłem, chcemy zrobić pełną kompilację finansową, taki montaż, gdzie na przykład połowę da gmina, połowę uzbieramy od innych podmiotów zainteresowanych kupnem tego terenu. I myślę, że te kilka milionów, które wysupłamy, zwrócić z nawiązką w ciągu następnych lat, to nie jest wydatek, który gmina rozłoży finansowo na łopatki. Kordian Kolbiarz przewiduje, że przejęcie terenu mogłoby nastąpić jeszcze w tym roku. Postawiliśmy w końcu, że i właściciel, i gmina zainteresowani jesteśmy kupnem. Jesteśmy mówieni z panem prezesem na szybką wycenę. List intencyjny w sprawie zakupu siadamy do stołu w przyszłym tygodniu po raz kolejny i potem pewnie przez kilka następnych miesięcy, aż do szczęśliwego zakończenia i do momentu takiego, w którym to gmina Nysa będzie właścicielem tego terenu. Gmina chce, żeby na gruncie po FSD działalność rozpoczął inwestor pokroju opolskiego Polarisa, taki, który wskaże kierunek rozwoju i sprofiluje gospodarkę Nysy.